Czym dajcie w dzisiejszym odcinku zjadł ja brazie zanu jest? Nad garmadą. A skąd masz tą zbrojkę? K***a! A dzisiaj w grze sobie w Minecrafta, a okrytę zagramy sobie w pojedynek PvP, a konkretnie jest to rewanż. Zgadza się? I dzisiaj też to będziemy sobie walczyli po raz kolejny na rewanżu, bo ostatni odcinek niestety Garmadon przegrał, więc dzisiaj ma znowu szansę, żeby mnie pokonać. Oczywiście ja was zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji. Jeżeli ktoś nie wie, o co będzie chodzić w pojedynku, to wszystko wam wytłumaczę w odcinku. A teraz Garmadon, chciałbyś coś widzom powiedzieć? Tak, mam dwa zdania. Ja chcę tylko powiedzieć. Mam pierwsze pytanie do ciebie, daj mi głód, bo jestem głodny. To nam zaraz nam uzupełnię. A i do was dobicie, byś nasz łapek, jak chcecie 2 versus 2 na tej mapie. Dobicie dużo subów i dużo oglądania, bo chcę mieć pieniądze. Dziękuję. Czekaj, co? Chcę mieć pieniądze! Nie wiesz, co z tobą spotkać! Gdzie jesteś do mnie? Co za do... Ale co jesteś do mnie na chwilę? Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy na pojedynek? Jestem! Nie. Dobra, start. Widzowie, otóż to jesteśmy na specjalnie przygotowanej mapie. Naszym zadaniem jest znajdować skrzynki, zbierać rzeczy. I ogólnie możemy craftować, niszczyć tutaj większość rzeczy. Naszym zadaniem jest zabić się. A i ogólnie jeszcze z czasem zmniejsza się strefa, która może nas też zabić. Ja tylko przepraszam, widzowie, jak zobaczycie mój ekran, przepraszam. Dobra, ja ogarnę sobie, o Boże. A już mi prześle game moda, tak, Amerki? Wziąłem i wyrzuciłem teraz, no. Jakby ja wziąłem tylko i wyrzuciłem, jakby coś. Ja wyrzuciłem, jak tu nie ma lawy, ja już wyrzuciłem, spokojnie. Będę widział na twoim ekranie. Spokojnie, będziesz wszystko widział. Spokojnie, mam już zbrojkę. Spokojnie, mam tylko dwa serduszka, tylko dwa serduszka. Na jakim jesteś biomio? Fajnym. To ci jaki? No takim zaklęta książka. A, coś wiem. Zaklęta książka, już wiem. O tak, wiecie co mi sobie zrobimy? Zrobimy sobie to. Czemu ja wcześniej? Czemu ja nie wpadłem na to wcześniej? Ej, dlaczego miałem taki pecha? Wczoraj dostałem około 10 książek. Teraz dostaję 10 potek. Jezus Maria. Patrzcie, co mam widzę. Możemy sobie teraz... Co jestem? Grób! Druga potka! Trzecia potka! Czwarta potka! Jak to będzie? O nie. Na jakim... A jaki jesteś? A jesteś na wiosce jakim? Nie wiem. Tu chyba nie ma wioski. Nie widzę. Co? A jakim jesteś biomio? No jestem na takim, no wiesz, las, no. Znaczy jestem pomiędzy biomami dwoma, znaczy pomiędzy dwoma miejscami, ale jestem ogólnie w lesie. A widzisz góry z zimą? Góry z zimą widzę dwie, z dwóch stron. Uwut. Góra z zimą, tak, z dwóch stron widzę. Jestem przy świerkowym lesie. Nie wiem, czy to coś pomoże, bo raczej nie. Świerkowy? Nie, tak. O Jezu, widzowie, widzicie to. Widzisz mnie? Co to ma być? Widzisz mnie? Nie, nie widzę cię. Jeszcze, bo powiedziałeś, co się sprawiam. Nie, no, w sensie, bo ja pokazywałem widzom tak, wiesz, taki, no, trochę taki, jakby, no, mąka jest. Ja się już boję ciebie. Robimy to, ja się boję tego. O! Ja jestem debilem, możecie mnie nazywać debilem. Dobra, ja się wkopuję po kamień ogólnie. Tak, nie ma tu w ogóle kamienia pod ciebie. Ale ja kopię kamień właśnie. Dobra, zrobię sobie teraz kinow. No właśnie, czy ty kopiesz kobla? Kamień. Kamień. Co? No co no? Z czego tropi kobel? No z kamienia, no logiczne. No ale możesz wykopać kobel, bo... A w sumie fakt, przecież w wiosce jest kobel, no tak, zapomniałem. Przydało mi się jedzenie. Widzę, wy cały czas to widzicie, no nie no. Ja jestem w szoku, że... O, a co my tu znaleźliśmy? Biorę to. Masz zbroję, czy nie masz? Mam, diamentową. Proszę już, jest sprawa. O, tak widzowie, udało się. Na pewno już przegrałem. Garmadon znowu przegrał. Powiem ci tak, byłem na jednego hita. Byłem na jednego hita, dopiero teraz zjadłem. Naprawdę, miałem... Czekajcie, touchpada się zablokuje, widzowie. Miałem ogólnie... Jedno serduszko miałem. A da się zablokować touchpada? Tak, da się. Jezu Maria, to pomóż mi. Nie wiem, zależy od laptopa. Ja mam później, ci powiem. Dobra, ja ogólnie idę tutaj. Mamy znowu enchantowaną książkę. Nie wiem, jakim sposobem się to przydać. Mam jeszcze to. Ja akurat nie przydaję. Dobra. Nie no, to się na pewno 100% przyda, wiecie co widzowie? No tak, to zabijemy go z tego. Tak, tak, tak! Zabijemy go z tego. Oj, widzowie. Nie. To zadaje... Nie, wiesz ile to obrażeń zadaje? Jeden. O Boże. A wiesz ile mój zadaje obrażeń? O, kolejna diamentowa rzecz! Patrzcie na to widzowie, tadam. Robimy sobie po raz kolejny to A samo. A czy łóżko w ogóle coś mi da? No nie, faktycznie, coś mi da. W sumie, no jakbyśmy byli w nederze, to może... Szkielety tu się normalnie respią. Szkielety? No tak, a co? No nie wiedziałem. Jezus Maria. Złota siekierka, ile ona zadaje? 7, no słaba. Tak, patrzcie, co ja tu mam.
Tak. To się przyda na to i na to. Na mnie zabijanie? Można tak... To też weźmiemy. To też weźmiemy, bo wiem, do czego to się też może przydać, ale nie wiem, czy to jakoś wykorzystamy, czy będzie okazja. Dobra, to zostawimy sobie na razie, to też. Dobra, ogólnie mam mega dobry ekwipunek. W sensie, jak na mnie, to naprawdę jest szok. Niedowierzanie. Przydałby się trochę expa, bo nabijać. A dla mnie to... No te szkielety, ja słyszę je ciągle. What the fuck, gdzie one są? Bardzo dobrze. Tu jest jakaś skrzynka? Tu jest skrzynka! Jestem na obsydianie, a koło mnie jest jakiś... No przy hotelu jestem, przy gigantycznym hotelu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-piętrowym. O kurde! O! I to jest tyle skrzynek. O! Na pewno trochę nie wygrasz. Na pewno mam więcej szans, czy wygrać z tobą. A to jest, wiesz, jak to jest rzeczy? Stary, już mam 4 miksturki regeneracji. 5 miksturek regeneracji. 6 miksturek regeneracji. Oj, ogórku, ty! Zginąłeś? Zginąłeś? No, ogórek, idź to! A, 3 ogórki! Zginąłeś? Nie wiem nawet, czy to tam było. Nie, żyję, byś na czacie widział w sumie. Kurde, nie to bardzo nie to. Stary, chwila, bo to zaraz strefa będzie szła. Ja na dnie, gdzie idzie strefa? Ja cały czas idę... A ja mam wiedzieć? Ona się zmniejsza w losowym miejscu dosłownie, dobra. Nabijajmy sobie expa na tych... Wiecie, na co teraz spadłem? Wiesz, ja teraz widzę poza mapą? Widzę poczekalnią. Dobra, wywalmy to. Co? Skąd ja tu mam? Bursko! Chwila, czy ten budynek był z tego zbudowany? Mam pytanie. Tak? Co tu robi dźwignia? Nie, strefa. Jezu. Nie wiem, wciśnij. Po co postawisz? Nie postawiłbym bez powodu, tyle ci powiem. Możesz spróbować ją wcisnąć. Ale nic to nie dało. O, to się nie... O, tego! To chciałem skraftować! To chciałem skraftować, widzowie, co wtedy walczyłem z tym szkieletem, co wam mówiłem. Ale dobra, mamy no... Stary. Może... Co jest? Te miejsce! Ja tu się muszę co zobaczyć sobie na odcinku! Tego się nie da opisać! Nie da się! Stary! Aha, to ci wygrałeś! Nie wierzę! To ci wygrałeś, gratuluję! Może mi od tyłu zajdziesz czy coś, albo może mi się jedzenie skończy. Tu jest! Co to tu robi? Dobra, czekajcie, musimy sobie... Ja w ogóle nie jeszcze widziałeś strefę, czy nie? Pff, stary, ona mnie ciągle goni, ciągle z jednej strony. A czyli na pewno daleko jesteś ode mnie, bo ja w ogóle nic nie widzę. Co? Tu nie ma wyjścia. Drobino, muszę uciekać, co? Gdzie ja doszedłem? O, to się przyda. Stary, mnie strefa ciągle goni. Wiesz, że przegrałeś? No nie mieści mi się to. O, ile pewno przegrałeś, typie. Ta strefa jest wszędzie. To bierzemy, to mam wywalone na te enchanty. Na jakim biomie jesteś? Ja jestem na... Strefa mnie atakuje ogólnie. Dobrze. Na jakim biomie jesteś? Powiem ci tak, nie chcę ci mówić. Ej! No. Mów! Przejdę, mam takiego stresa teraz. Tu byłeś tu! To jest twoja budowla! Jestem na 20% przekonany, że ci widziałem, bo mi coś piksel się ruszył na ekranie. Ale to mogłeś nie być ty. Co miałem zrobić? A co ja budowałem tam? No nie powiem. No co? Strefa już... Ja cały czas widzę strefę tylko z jednej strony. Widzę strefę z dwóch stron. Widzę dwie strony strefy. Lapis, dobra. Widzę strefę z dwóch stron. A ja dalej nic nie widzę. Dobra, jednej strony strefy nie widzę, ty musisz tam być. Bo ty jak nie widzisz, chyba że... Nie, czekaj, ja widzę z trzech stron, to ty musisz gdzieś widzieć strefę. Czekaj, to jest przecież niemożliwe. Tutaj coś będzie. Jezu, ataki całe pełne kół! Ja wywalam wszystko tutaj, bo miałam miejsce totalnie. I mam coś, czego ci nie przypomnę, bo możesz tego nie mieć. Stary, ja jeszcze mogę od strefy zginąć, przypominam, bo ja tu ciągle mam problem. I od jedzenia. No co? No czemu to mnie goni z dwóch? Co jest? No jak ja mam teraz uciec? Nie mam wyjścia. No co jest? Jak ja mam? No strefa mnie goni! 15 minut to jest chyba... Nie, no dobra, 15 minut jest git, bo da się przed nią uciec. Ale dla mnie dalej nic nie widzę. Ty jesteś gdzieś obok. Strefa. O! Zauważył, że coś zaraz nas zje. Fajnie. Dobra, ciebie tutaj nie było, więc czuję się niebezpiecznie, bo ty możesz tu w każdej chwili przyjść. Co? A dobra, czyli to byłeś jednak, bo to jest ta dźwignia z comment blokiem. To nie wiem, po co to... Ja widzę 4 strefy! Ja widzę 2 strefy! Co? Nie, ja zginie ciebie ta strefa, normalnie jest... Nie, czekajcie, co widzowie? Ja widzę wszystkie strefy! 4! Idealnie 4! O, i widzę cię! Mam problem, duży problem. Widzę cię. No właśnie mówię, mam problem, bo ja cię nie widzę. Widzowie, robimy to. Nie można! To nie można. Kolagę dostałem jeszcze! No chodź tu. Czekaj. Nie! Nie! Jezu, nie! Co ty, co, creeper? No spadaj do tej strefy! Tak! Co ty tu? Dobra, spokojnie. Jest! Stary, wiesz, kiedy miałem stresa? Ja przez pół gry uciekałem przed strefą. Jest!
I chciałem na samym końcu szybko zlegendować sobie na odrzut 2 mieczyk, ale ogarnąłem, że nie mam miecza. Dobra, widzowie, jeżeli chcecie 2 versus 2, my versus 2 osoby, to oczywiście stawiacie łapeczki w górę. 15 łapek i nagrywamy, a więc to na tyle. Cześć!